trzy razy tak, to jest nasze hasło. Sprawdźmy, czy to jest możliwe w Polsce. Halo, witam. Dzień dobry, kłaniam się. Czy zadzwoniłem z salonu masażu Beata? Tak, Beata, ale w mieszkanku dyskretnie. Nie jest to salon. Tak, domowo, milutko, przyjemnie. To wspaniale, tylko taki mały niuans. Ja sobie czytałem ostatnio w gazecie o takiej lasce Jasmine Tridevil ze Stanów i ona ma, wyobraź sobie pani, wyobraź sobie trzy cycki. I strasznie mnie to tak ręciło, te trzy cycki. Normalnie muszę jakoś trzeba cyckami. Nie wiem, czy czytała pani, czy czytałaś o tej lasce? Nie, nie czytałam. Mów mi perfekt. Właśnie, właśnie, tak przejdźmy na ty, bo to tak na luzaku będzie, nie? No. No ja się domyślam, że ty nie masz trzech cycków, nie? No bo to ciężko znaleźć. Ja w sumie to już od paru dni szukam i nie znalazłem takiej, ale wymyśliłem, że w necie można sobie taki kupić trzeci doczepiany. To czy byłaby taka opcja, żebyś mogła założyć i tam ze mną sobie tam jakieś takie, no... Mogę, nie ma sprawy. No to super, super. Ja w ogóle nie wiedziałem, że taka opcja jest. No fajna sprawa, naprawdę. No ja to jestem zajarany. To co, wchodzisz w to? Jak najbardziej. Ja jestem otwarta i tolerancyjna, także wszystko do dogadania. Lubię dominację, różne elementy, także jestem otwarta, naprawdę. No to tak zdominować tym trzecim cyckiem, to też bym się dał z przyjemnością, szczerze mówiąc. A kiedy ewentualnie być... Ja to bym chciało teraz nawet, tylko że, no wiesz, no ten trzeci cycek muszę znaleźć, kupić, pewnie będę cały dzień po mieście latał, rozumiesz, no. No tak, ja jutro to będę o 11, bo muszę jechać dać ogłoszenia. Okej, a ja w tym czasie załatwię trzeci cycek i będę dzwonił. Także z godzinę wcześniej zadzwoń, półtorej, dobra, nie? Jasne. I powiedz, że ten od trzech piersi. Ten od trzech piersi. Ja już rozumiem, co znaczy pojęcie klepać trzy po trzy.